Tutaj dzisiaj taki filmik szybki na temat czytnika eBooków Onyx Box model 65 HD z uszkodzoną matrycą LCD. Jak widzicie, matryca jest uszkodzona, tylko że tutaj kawałek wyświetli ekranu. Tutaj nic nie będzie wyświetlone na górze. Prawdopodobnie też nic nie będzie wyświetlone, bo są takie smugi. I pytanie, czy da się taką matrycę naprawić? Po to generalnie ten filmik nagrywam, żebyście się dowiedzieli. Nie, nie da się naprawić. Trzeba kupić nową matrycę, która kosztuje, no, nie są to małe pieniądze, bo 200 zł. Bo to jest jednak troszeczkę inna technologia niż takie wyświetlacze LCD, które są w tabletach. I pokażę Wam na tym filmiku, dlaczego nie da się tego naprawić. Odsuniemy tutaj tą folię zabezpieczającą. I już widzicie, że jest stłuczona. Tego w żaden sposób nie naprawicie w domu, ani nigdzie indziej. Widzicie? Jest po prostu stłuczona. Ta cała warstwa, nie wiem z ilu warstw się składa akurat ten LCD do e-booków, ale kiedyś Wam pokażę filmik na temat budowy ekranów LCD w takich starszych telefonach i w nowszych telefonach. I zobaczycie, ile warstw potrafią mieć ekrany LCD. Także tu jedynie w grę wchodzi wymiana ekranu LCD, który, jak mówiłem, kosztuje 200 zł, nawet na AliExpressie nie znajdziemy taniej niż, podejrzewam, 150 zł. I to by było na tyle. Taki filmik pokazujący, jak wygląda uszkodzona matryca w... To nawet nie wiem, czy to można nazwać matrycą LCD. W sumie tak, tylko że inny rodzaj. Nie wali po oczach, tak jak ze zwykłych matryc LCD. No i co? No i to tyle. Jeszcze raz pokażę, jak jest pęknięta. Na górze oczywiście mam telefon, którym to nagrywam, Huawei P9 Lite. No i tak wygląda to całe pęknięcie. I żeby taką matrycę zamówić, trzeba znać numer. W tym wypadku jest to taki egzemplarz. Koniec filmiku. Pozdrawiam.